Hej, Wirguliusz, witam was wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku wideo recenzji na kanale Sevalion TV. To wydanie wideo recenzji będzie dość nietypowe. Będzie różniło się od wszystkich poprzednich głównie dlatego, że nie zajmę się w nim jedną konkretną grą, tylko 52 grami naraz. A konkretnie jednym kartridżem o wdzięcznej nazwie 52 NES Games. I nie. Nie mam tu na myśli jednego z tych pegasusowych kartridży typu 5000 w jednym, które jak przychodziło co do czego okazywało się, że mają w sobie tylko Mario i Bombermana. Z takimi różnicami, że o, spójrzcie, w tej wersji Mario ma niebieskie wąsy, a w tej wersji Bombermana zamiast Bombermana biegamy królikiem Bugsem, który zamiast bomb znosi kolorowe pisanki. Okej. Tutaj mogłem się troszeczkę zagalopować, ale tylko troszeczkę, ponieważ do dziś mam na Pegasusie wersję Bombermana, w której zamiast Bombermana biegam zielonym pingwinem. 52 NES Games jest kartridżem składanką na 32-bitową kieszonkową konsolę Game Boy Advance. I o dziwo, ale większość z tych 52 gier to naprawdę znane, świetne tytuły. Będziemy mogli tam znaleźć takie gry jak Legend of Zelda, Zelda 2, Final Fantasy 1, Super Mario Brothers 1, 2 i 3, Contra, Chip and Dale, a lista się ciągnie i ciągnie. I niestety, mimo naprawdę szczerych chęci, nie byłem w stanie znaleźć bardziej dokładnych informacji dotyczących tej składanki, dlatego nie jestem nawet stuprocentowo pewien, czy jest ona oficjalna, czy jest to tylko jakaś fanowska przeróbka. Jednak na potrzeby tej wideorecenzji będę traktował ją jako oficjalną składankę Nintendo. Ale koniec już o tym. W końcu te wszystkie 8-bitowe gry zostały przeniesione na konsolę o wiele bardziej zaawansowaną niż Pegasus. O szerokiej palecie kolorów i świetnej, świetnej karcie dźwiękowej. W tle właśnie słyszycie muzykę towarzyszącą nam w pierwszym poziomie gry Castlevania. I jest to naprawdę bardzo przyjemna dla ucha, bardzo chwytliwa melodia. Posłuchajmy jednak, jak twórcom składanki udało się odświeżyć tą ścieżkę dźwiękową. Tak! Prawdę mówiąc, spodziewałem się poprawy, ale nie aż takiej! Zaparło mi... przepraszam. Głupia pomyłka, podstawiłem nie to audio. Ale jestem pewien, że prawdziwa wersja spisze się niewiele gorzej. Więc posłuchajmy. Tak. Naprawdę, uwierzcie mi, chciałbym, żeby to był jakiś okrutny, niesmaczny żart, niestety. Tak właśnie brzmi muzyka, 8-bitowa muzyka na tej 32-bitowej konsoli. Tak właśnie prezentuje się grafika w tej składance. Nie wiem jak mogli tak bardzo to wszystko zepsuć, ale jednak im się udało. Naciskając przycisk Reset możemy wyjść z powrotem do głównego menu i wybrać inną grę. Jeśli jednak myślicie, że będzie prezentowała się ona lepiej, to jest mi bardzo przykro, ale najprawdopodobniej nie będzie. Z przeróżnych Pegasusowych gier pewnie znacie sytuację, kiedy to jednocześnie można słyszeć tylko jeden rodzaj dźwięku. Na przykład podczas wybuchu cichł dźwięk naszych kroków i tym podobne. Wiązało się to oczywiście z ograniczeniami karty dźwiękowej na tej dosyć starej konsoli. Jednak praktycznie zawsze, bez różnicy na to, jakie efekty dźwiękowe nam towarzyszyły, nie przeszkadzało nam to słyszeć muzyki. Niestety, jakimś cudem, pomimo, podkreślałem to już wcześniej, posiadania o wiele lepszej karty dźwiękowej, na tej składance
Muzyka cichnie na rzecz tych dosyć dziwnie brzmiących wybuchów. I to również dosyć dziwna rzecz, ponieważ te dźwięki nie są nawet podobne do tych, które mieliśmy okazję słyszeć w kontrze. O, i to jest dobre, słuchajcie. Czy ta melodia przypominała wam cokolwiek? Mi na pewno nie. Jednak nie od dziś w końcu wiadomo, że grafika i dźwięk nie są wcale najważniejsze. Ważna jest gra, to jak się w nią gra, czy czerpiemy z niej przyjemność. A biorąc pod uwagę, że na Game Boyu gra się praktycznie tak samo jak na Pegasusie, można śmiało założyć, że wszystkie te gry, z których czerpaliśmy przyjemność grając na stacjonarnej konsoli, dadzą nam tyle samo przyjemności, gdy będziemy w nie grać na konsoli przenośnej. Oczywiście po tym, jak przymrużymy oczy i wyłączymy dźwięk. Chociaż przez fakt, że ten ekranik jest taki malutki, możemy nawet nie zauważyć tego braku w grafice. Tak. Niestety, sterowanie w niektórych grach również udało im się zepsuć. I to w grach najbardziej podstawowych. Daruję już sobie pytania, gdzie u licha podziała się muzyka i co oni zrobili z tym biednym dźwiękiem. Ale mam pytanie dużo ważniejsze i dużo ciekawsze. Dlaczego Marian steruje się tak okropnie? Każdy z was zapewne grał w Mario i orientuje się, że Mario nie zatrzymuje się dokładnie w tym momencie, kiedy puścimy przycisk, tylko potrzebuje chwili na wyhamowanie. Ale ten tutaj ślizga się, jakby wysmarował sobie podeszwę smalcem. I do skoku trzeba go wręcz zmuszać. Naprawdę, sterowanie tutaj jest popsute. Popsute to granic możliwości. W to się już nawet nie gra jak w Mario, w to się gra jak w jakiegoś taniego, kiepskiego, sklejonego w 5 minut we flaszu klona. Są jednak gry bardziej niż Mario skrzywdzone przez los. Gry, które pomimo faktu posiadania dobrego sterowania i dobrej muzyki, zresztą zobaczcie sami. Czy naprawdę musimy wybierać, co ma być spartaczone? Masz dobrą grafikę? Pożegnaj się z muzyką! Chcesz mieć dobrą muzykę? Oto co będziesz widział przez całą grę! Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że całe to pogorszenie jakości może być wynikiem ograniczonego miejsca na kartridżu. Choć prawdę mówiąc widziałem gry prawie dwa razy większe, z którymi było wszystko w porządku. Jednak, nawet jeśli właśnie to miejsce było problemem, dlaczego umieszczono tu takie ogromne gry jak dla przykładu Final Fantasy? Przecież na Game Boy Advance istnieje już jeden bardzo dobry port tej gry. Myślę, że śmiało można by wyrzucić Final Fantasy i kilka innych gier, a gracze by specjalnie tego nie odczuli, a zdecydowanie poprawiłoby jakość tego, co już na kartridżu się znajduje. I jeszcze tylko ostatnia rzecz. Pozwólcie, że pokażę wam gry na literę T. Mamy tu na przykład Tailspina. Naprawdę taka sobie gra. Mamy Teenage Mutant Ninja Turtles 1. Jeśli ktoś z was miał na tyle dużo szczęścia, aby uniknąć tej potwornej gry na Pegasusie, będzie mógł ją znaleźć tutaj. Mamy tu tenisa. No, zwykły tenis, całkiem fajna gra.
mamy Tiger Heli. Dosyć trudna, ale całkiem niezły, muszę przyznać. Mamy również Track and Field 2. Nie mam zielonego pojęcia, co to jest. I koniec. I co wam rzuca się w oczy w tych wszystkich grach na T? Bo mi zdecydowanie rzuca się w oczy brak Tetrisa. Jak można zrobić składankę 52 gier na Pegasusa i nie wrzucić tu Tetrisa? Tetris to jest świetna gra, jej nie można zepsuć. Ja mam Tetrisa na telewizorze. Mój telewizor jest pozbawiony funkcji telegazety, ale ma Tetrisa. Mam na pilocie guzik odpowiedzialny za grę w Tetrisa. Nie żartuję. I to już wszystko, czas mi się kończy, a oceny nie będę wystawiał, bo musiałbym wziąć pod uwagę zbyt wiele czynników. Na pożegnanie powiem tylko, że jeżeli ten kartridż istnieje w formie innej niż wirtualna i chcielibyście kupić go na swojego Game Boya, to róbcie to tylko za niską cenę i jeżeli jesteście w stanie wybaczyć te wszystkie wady, w tym brak Tetrisa. Więc trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w następnym odcinku wideo recenzji.